szkoda, że nie zdobyliśmy tutaj 3 punktów, bo takie były założenia, to chcieliśmy zdobyć i no i szkoda, że się to nie udało. To, co się dzieje na treningu, niech zostanie na treningu. Myślę, że nie ma co tutaj tego ujawniać, także zagrałem i na tym myślę, że nie mogę być do końca zadowolony, bo straciliśmy bramkę i parę błędów było. Mi się wydaje, że z przebiegu drugiej połowy no, mieliśmy troszkę więcej tych sytuacji pod koniec. Naprawdę piłka nie chciała wpaść do bramki. Ruch też miał sytuację i na pewno żadna z drużyn nie jest zadowolona z tego remisu na pewno. Na pewno ta pierwsza połowa tak nie wyglądała tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali i chcieli. Niestety no, przespaliśmy pierwszą połowę, choć prowadziliśmy 1-0. Wiedzieliśmy, że nie możemy stracić bramki, straciliśmy i niestety mecz kończy się remisem. Na pewno pozytywem jest to, że z wyniku 0-1 wyciągnęliśmy na 1-1. To jest zawsze taki trudny moment dla drużyny, ale w przerwie powiedzieliśmy, że się nie poddajemy. Udało nam się wyciągnąć na 1-1, zabrakło kropki na D, ale no, liga trwa, rozkręca się i będziemy walczyć. No my z racji tego, że jesteśmy na przedostatnim miejscu w tabeli, nie jest miło widzieć się na tej czerwonej kresce i tutaj nie gra się na pewno łatwo. Sam muszę przyznać, że no, od lat nie byłem w takiej sytuacji, także nawet dla mnie, dla doświadczonego zawodnika, no, na pewno jest stres i każdy mecz jest po prostu być albo nie być. Tak, faktycznie. Natomiast dzisiaj sprawiedliwe. Czy w Gdańsku myślę, że powinniśmy tam wygrać i wtedy nie było tych 6 remisów, ale dzisiaj absolutnie zasłużony remis. Nas nigdy nie będzie zadowalało. My jesteśmy drużyną, która za każdym razem będzie chciała grać o zwycięstwo i zawsze będziemy niepocieszeni, kiedy nie wygramy spotkania. Ruch się nie zbliżył rzeczywiście Ruchowi. Nie udało się dzisiaj zbliżyć do nas, więc cały czas mamy tą przewagę nad nimi. Przede wszystkim pierwsze to chcemy spokojnie zapewnić sobie tyle punktów, żeby nie nerwowo patrzeć w dół, a później myśleć o co dalej. Statystykami nie do końca bym się podpierał. Byliśmy drużyną, która starała się grać w piłkę. To też jest ważne odnotowania. Być może to powodowało, te długie piłki spowodowały, że Ruch stwarzał sobie po prostu groźne sytuacje. Witam bardzo serdecznie Państwa. Ja myślę, że tak, że patrząc na to spotkanie i przede wszystkim te pierwsze 40 minut w naszym wykonaniu były fatalne, graliśmy mało agresywnie, pozostawialiśmy dużo miejsca drużynie Ruchu. Wystarczyło 5 ostatnich minut, kiedy zaczęliśmy grać szybciej, dokładnie stworzyliśmy sytuację, zdobyliśmy bramkę dającą nam prowadzenie. Niestety w drugiej połowie nie potrafiliśmy tego uszanować. Rzut karny w zbyt łatwy sposób spowodowany przez Bugajdisa. Bramka wyrównująca, to prawda, my mieliśmy sytuację w końcówce, ale również Ruch stwarzał dobre sytuacje po kontratakach, więc na pewno nasza dzisiejsza dyspozycja była poniżej tego, czego oczekiwałem i czego wymagam od drużyny, od takiej klasy zawodników. Dobry wieczór. No to był trudny mecz dla nas. Dużo takiej twardej, męskiej gry. Przede wszystkim potwierdziło się to, że Lechia dobrze prezentuje się w defensywie. Pomimo tego jednak potrafiliśmy stworzyć sytuacje, po których można było się pokusić o zdobycie bramki. Tak ja to oceniam z perspektywy ławki. No jeden błąd w pierwszej połowie i to do szatni spowodował, że nastąpiła sytuacja, po której sędzia podyktował rzut karny. Nie chcę tego komentować, ale różne są opinie na ten temat. Natomiast potrafiliśmy odrobić tą stratę i to jest najważniejsze. Było widać złość w drużynie w przerwie, że jednak niepotrzebna była ta bramka. Trudna sytuacja przed drugą połową, a pomimo tego graliśmy w ten sposób, aby doprowadzić do wyrównania i stało się to faktem. No zabrakło, powiedzmy, no nie wiem, być może, nie, że nie wiem. Lechia w drugiej połowie też postawiła trudne warunki i losy tego meczu ważyły się. Zarówno Lechia, jak i my mogliśmy zdobyć te bramki, bo i sytuacja Gigołajewa, kilka rzutów rożnych czy rzutów wolnych po drugiej stronie z kolei Lechia też zagrażała. Także uważam, trzeba przyjąć ten punkt nie tyle z zadowoleniem, co z tego, jak to wynikało z boiska i to, że spotkaliśmy się z trudnym przeciwnikiem, który w zimie znacząco się wzmocnił, mówię to z pełną odpowiedzialnością i to widać po grze tej drużyny. Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, ja muszę inaczej zestawić tą linię obrony i to jest takie trochę pytanie, jak to mówią bokserzy, poniżej pasa, wie pan, żebym tu się wypadał, czy to będzie osłabienie, czy wzmocnienie. No na pewno dokonamy korekty, bo Rafał nie może grać.